Dwa holowniki zajęły się zbiornikowcem. Jeden na rufie, drugi na dziobie i manewrują nim, żeby go wprowadzić pod terminal. Czasami w portach są takie wymogi, że trzeba obowiązkowo brać holownik, a to kosztuje dość sporo pieniędzy. Ale nie ma innego wyjścia, jak jest taki przymus, to tutaj nic armator na to nie poradzi. Będzie wprowadzany rufą, a na pewno tutaj obok nas tutaj stanie. I dopiero po wprowadzeniu ruszymy. Jesteśmy już załadowani i wyruszymy w podróż do Göteborga. Tam zdamy część ładunku, następną część zdamy w Oslo, a dalej to już nie wiem, gdzie popłyniemy. Ale na razie popatrzmy, jak odbywają się właśnie takie manewry zbiornikowca z dwoma holownikami. Jest to ciekawy materiał dla nawigatorów. Mogą zobaczyć, jak to się odbywa. Ale tutaj wydaje mi się, że też pracuje maszyną na wstecznym, pomaga dla holowników, ułatwia to wprowadzenie rufą pod terminal paliwowy. Jednak maszyny nie ma odstawionej. Holowniki tylko pilnują, żeby to wszystko równo wyszło. No ciężko jest takim kolosem. Na wstecznym zacumować.
Nie wiem, czy ma bolt thruster na dziobie. Jaka to moc. Zrzucony został hol dziobowy. Teraz holownik płynie, żeby dopychać do nabrzeża. Nie tylko ja filmuję. Ale i oni na holowniku też. Może to jest taki wymóg ubezpieczyciela. Trudno mi powiedzieć. Spokojnie na wstecznym widać jak śruba mieli. Operator filmowy. Profesjonalna ekipa, moja konkurencja tam jest. Oni tak samo nagrywają film o tym wprowadzeniu tego zbiornikowca. Ja też nagrywałem. Jest wszystko pokazane. Nie ma tu dużo miejsca do manewrowania, ale udało się. Bez problemu. Nie mają bardziej profesjonalny sprzęt niż ja. Mam zawodowcę, a ja amator. Ha ha ha. Ah.
A i zaraz w sumie zostaną podane na polery. Polownik już tylko spokojnie stoi w miejscu. Zaraz będzie rzucony hol. A ten cały czas dopycha. Stara się dopchać. Mieli, o. I od razu nas dopycha. A jaką falę robi. Jest efekt. Specjalnie chyba dla potrzeb filmowych to tam robi. Jak odbywają się manewry w tak małym porcie jak Rostock, terminal paliwowy wprowadzany był duży zbiornikowiec w asyście albo można powiedzieć z pomocą dwóch holowników, jeden ciągnął go za rufę, drugi trzymał za dziób. Oczywiście końcowy etap to było dopychanie. Tam mamy na dole holownik, który dopychał. Wszystko poszło sprawnie. I ja to wszystko nagrałem, zaobserwowałem i podzielę się z wami tym, co ja widziałem. No, może to się przydać dla przyszłych nawigatorów i nie tylko marynarzy. A i dla ludzi zwykłych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda manewr wprowadzania supertankowca do tak wąskiego i ciasnego portu, jakim jest port w Rostocku. Manewry zakończone. Holowniki odpływają. Tamten jeszcze będzie tylko pilota.